Witam Państwa w kolejnym filmie na kanale Centrum AG.com. W tym materiale chciałem Państwu opowiedzieć parę słów o jednej z najciekawszych płyt od Gorenie o szerokości 60 cm, mianowicie o modelu ISC646BSC. To jest ta płyta, którą tutaj Państwo widzicie obok mnie. Jest to płyta o szerokości 60 cm, jest to model nakładany na blat i teraz dwie kluczowe kwestie, które sprawiają, że ta płyta jest tak popularna w naszej ofercie. Jest to doskonała cena, ponieważ jest to cena na moment nagrywania tego materiału poniżej 1800 zł, a jednocześnie po zarejestrowaniu tej płyty na stronie producenta będziecie mieli Państwo 5 lat gwarancji w cenie. Więc niesamowity atut właśnie przy tym pułapie cenowym, a jednocześnie, to co jest istotne, ta płyta jest naprawdę kompletnie wyposażona, o czym będę opowiadał za chwilę. Gorenie ISC646 jest to płyta wyposażona w dwa pola bridge, czyli po prawej i po lewej stronie płyty możecie Państwo połączyć te dwa pola do jednego dużego. Jak to działa? Uruchamiamy płytę, naciskamy piktogram, będziecie zresztą tutaj Państwo widzieli te przebitki, do łączenia pól i w tym momencie mamy połączone te dwa pola do jednego dużego. I analogicznie z drugiej strony, w momencie kiedy połączycie Państwo dwa pola, można stworzyć dwa pola bridge, czyli na przykład gęsiarka, płyta grillowa, brytfanka, duży garnek, duża patelnia, milion możliwości. Natomiast w tym przedziale cenowym jest to jedna z nielicznych płyt, która coś takiego ma. Jeśli chodzi o moc, bo też jest istotna kwestia w ogóle doprowadzenia mocy do tej płyty. To jest płyta, w tym wypadku tutaj na ekspozycji, działająca na napięciu 230 V i możecie też ten Państwo spiąć, nie ma tutaj problemu. Natomiast szybka matematyka, to co już pokazywałem w innym materiale dotyczącym płyt indukcyjnych, bezpiecznie. Krzestan 100-amperowy, 230 V, daje nam to mniej więcej w dużym uproszczeniu 3600 W mocy doprowadzonej. Ta płyta ma moc maksymalną na poziomie 7200 W, czyli w tym momencie, jeśli ją podłączycie Państwo pod jedną fazę, trochę tej mocy będzie za mało, żeby móc uruchomić boostera na przykład na wszystkich czterech polach. Dlatego ta płyta najlepiej będzie się sprawdzała w momencie, kiedy możecie ją Państwo podłączyć pod dwie fazy. Natomiast w tym przedziale cenowym jest to, tak jak mówię, jedna z ciekawszych propozycji, jeśli chodzi o możliwości, jakie niesie za sobą ta płyta. Co do samego sterownika. Po uruchomieniu mamy cztery piktogramy. Każdy z tych piktogramów odpowiada za pojedyncze pole. W momencie, kiedy uruchamiamy, chcemy uruchomić na przykład dolne prawe pole, naciskamy ten piktogram, mamy 0 i za pomocą slidera ustawiamy moc. I analogicznie, górne pole, naciskamy piktogram, uruchamiamy sterowanie tym polem i regulujemy mocą za pomocą slidera. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie mamy oczywiście blokadę przed dziećmi, mamy, tutaj właśnie jest ten piktogram od blokady przed dziećmi, mamy timer. Możecie Państwo uruchomić timer w zakresie od 1 minuty do 99 minut i na przykład też fajnym uproszczeniem, jeśli chodzi o eksploatację tej płyty, jest przycisk power. W momencie, kiedy uruchomicie, wybierzecie Państwo pole, na przykład to tutaj i naciśniecie power, płyta z automatu wejdzie na boostera, czyli takie ułatwienie do szybkiego zagotowania, na przykład wody na makaron. Gorenie, wprowadzając do oferty model ISC646BSC, moim zdaniem udowodniło to, że można wprowadzić naprawdę dobrze wycenioną płytę indukcyjną na rynek z kompletnym wyposażeniem, a jednocześnie z pełną 5-letnią gwarancją producenta. Tak jak wspomniałem wcześniej, wystarczy się jedynie zarejestrować. Ten model, moim zdaniem, jest to jedna z najciekawszych propozycji płyt dla klientów, którym zależy na zachowaniu dobrej jakości, dobrej relacji ceny do jakości, a przy tym wszystkim, żeby ta płyta była naprawdę nieźle wyposażona. Tutaj powiem tak prywatnie, ja bardzo nie lubię sterowania w płytach indukcyjnych, które mają te plusiki, minusiki. Uważam, że to po prostu, jeśli coś nam kipi, klikanie w tego minusika, na przykład, nie wiem, 9 czy 10 razy, mija się z celem. W momencie, kiedy mamy slider, po prostu naciskamy pole, redukujemy i nie ma tego problemu po prostu jakby zbędnej zwłoki czasowej pomiędzy tym, że po prostu 9 czy 10 razy trzeba będzie przeklikać minusik. Na sliderze krótko, zwięźle na temat. Przejeżdżamy palcem, zmniejszamy moc i tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania następnych materiałów oraz do zobaczenia tej płyty u nas na ekspozycji w Warszawie na żywo.